Siemanko miłośnicy detailingu. Dzisiaj kolejny odcinek z kolekty lakieru, a pokażemy Wam, jak dobrać arsenał, żeby wyciąć mikromarring. To nasza seria odcinków właśnie z korekty lakieru, co widzimy po poprzednim odcinku i odcinku z czyszczeniem padów. Fajnie Wam się podoba, fajnie się wkupiliśmy w Wasze łaski tymi odcinkami, więc dzisiaj pora na kolejny odcinek właśnie z tej serii. Czyli wykończenie. Najpierw oczywiście, żeby wykończyć, muszę coś spolerować przy pomocy futra, muszę stworzyć mikromarring, do tego chyba nawet zrobię całą połowę z tej strony, gdzie było wcześniej już polerowane pastą Tempo. Jeżeli wjadę tam sobie z futerkiem, to elegancko sobie wszystko wyrównam, a następnie wykończę, jeżeli mi się to uda, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że można też zrobić trzy etapy. Czasami jest tak, że dwa etapy niestety nie wystarczą. Jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, to tutaj macie odcinek z tym pierwszym etapem. Dla tych, którzy nie są na bieżąco, musicie jeszcze obejrzeć ten odcinek, żeby wiedzieć, o czym jest dzisiejszy odcinek, czyli ten drugi etap wykańczający. No a jeszcze do tego musicie obejrzeć odcinek o czyszczeniu padów, bo jednak to też jest bardzo ważne. Ogólnie i też go wszystkie tutaj znajdziecie. Oglądajcie wszystkie nasze odcinki. Tak, dawajcie nie tylko te. Kciuki w górę i subskrybujcie nasz kanał, to jest konieczne. Kciuk w górę, subskrypcja. Działamy. Tak jak już wspomnieliśmy na samym początku naszego odcinka, dzisiaj zajmiemy się etapem wykończeniowym. I też chciałbym taką wzmiankę tutaj wtrącić, bo też wpisaliście tam w komentarzach, co to za pasty. No to odpowiadam Wam na to. To są pasty Optimum. Jest to firma amerykańska, są trzy pasty o różnych gradacjach. I może zaczniemy od takiego szybkiego opisu. Na przykład mamy Optimum Hyper Compound, jest to pasta mocno tnąca, używam ją tylko w przypadkach, kiedy lakiery są naprawdę twarde. Ostatnio zdarzyło się Volvo z 2010 roku V70 i dosyć był twardy lakier i musieliśmy atakować właśnie tą pastą przy pomocy CCS-a, a gdzie było naprawdę więcej tych ryzn, no to musieliśmy się też wspomagać futrem, czyli cięcie było naprawdę mocne. Następną pastą będzie pasta Optimum Intensive Polish, jest to pasta średnio tnąca, w połączeniu z futrem daje dobre cięcie. W połączeniu z CCS-em, no to tutaj już jest taka średnia gradacja, mimo że CCS też jest tnącym padem, nie jest to pad wykończeniowy, czy to nie jest też drugi etap, jest to po prostu tnący pad, a co jest jeszcze takiego ciekawego, że tym padem przy użyciu następnej pasty, czyli Optimum Hyper Polish, można też lakier wykańczać. To jest właśnie, to jest bardzo fajne połączenie, no bo tutaj mamy trzy pasty i mamy cztery pady. No nie licząc już futra, bo wiadomo, futro jest mocno tnące, ale też możemy łączyć je z każdą z tych past i cięcie będzie inne. Też musimy się dostosować do lakieru, który będziemy obrabiać. Mamy trzy pasty i cztery pady i każdą z tych past możemy pracować na poszczególnym padzie. I teraz tak, mamy trzy pasty, możemy użyć tych trzech past do futra i mamy trzy różne cięcia. I mamy, to już są pierwsze trzy kombinacje. Następnie mamy trzy do CCS-a, czyli mamy następne trzy kombinacje, czyli już mamy sześć. Następnie tutaj mamy trzy i tutaj mamy trzy, czyli na czterech padach i trzech pastach mamy 12 kombinacji. I tak możemy sobie dostosowywać właśnie kombinacje proporcjonalnie do twardości lakieru. My już wcześniej przetestowaliśmy, używaliśmy właśnie tutaj Intensive Polish przy użyciu futra. I tym wypoleruję połowę maski, nie będę więcej tu gadał, najpierw sobie przygotuję do wykańczania, a później będę omawiał temat dalej. Pada już sobie zaimpregnowałem, wpadło szerze, używając do tego roztworu z No Rinsa. Właśnie tutaj jest ważna sprawa, o której zapomniałem powiedzieć tam we wcześniejszych odcinkach, jeżeli chodzi właśnie o tą korektę lakieru, czy o każdą inną korektę lakieru przy systemie Optimum, za każdym razem pad powinien być wilgotny, nie możemy pracować suchym padem. Wtedy pasta też lepiej działa, lakier się grzeje dużo mniej. Chciałbym zrobić taki malutki przerywnik i przypomnieć Wam o Car Verticalu. Jeżeli przymierzacie się do kupna jakiegoś samochodu, warto jest właśnie skorzystać z pomocy firmy Car Vertical. Zobaczcie, jak to wygląda na przykładzie Land Rovera. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Na aukcji mamy VIN, więc śmiało zanim pojedziemy po ten samochód, możemy go sprawdzić właśnie na Car Verticalu. Zobaczcie, jak wygląda ten raport, który właśnie przygotował nam Car Vertical. Mamy informację, że z przebiegiem jest wszystko ok, samochód nie był kradziony, mamy informację, że był uszkodzony, czyli mamy jakiś wypadek, informacje, że samochód nie był taksówką, wykryte aktywności, informacje o kradzieży, że samochód nie jest skradziony, przebieg. Widzimy tutaj skalę, faktycznie z przebiegiem nic się nie dzieje, uszkodzenia i informacja, że samochód był uszkodzony. Informacja o wyposażeniu, ale co jest jeszcze mega fajne w tym wszystkim, zobaczcie, mamy zdjęcia, jak był ten samochód uszkodzony przed naprawą.
Link do Car Verticala znajdziecie w opisie naszego filmu. Specjalnie dla naszych widzów mamy 10% rabatu. Ponadto, jeżeli będziecie mieli jakiś problem z waszymi raportami, śmiało korzystajcie z pomocy supportu, a na pewno będziecie zadowoleni z usług właśnie firmy Car Vertical. Oczywiście widać Micromarring, czyli Futros Intensive Polish dobrze zagrało. Czekaj, przejdziemy teraz na drugą stronę. A tak wygląda element przed polerowaniem. No weź teraz przejedź. Widać, że tych rys, takich tak zwanych swirli, nie widać, no bo w sumie są wycięte. Takich, jak widzicie, miliony rys dookoła właśnie odbicia światła. Przejdziemy na tą stronę, nie ma tych mikrorys, ale za to widzimy mikromarring. Przesuń ma to już bardziej w lewo. Są drobniejsze rysy. Gdzie miałem koniec przejazdu, to też widać, że tam jest bardziej matowe. No ale to zaraz wszystko będę wykańczał niższą gradacją. W końcu nadszedł ten czas, kiedy przechodzę do wykończenia. Czyli znowu muszę dobrać arsenał proporcjonalnie do lakieru, którym jest pokryty właśnie samochód. I tutaj zacznę od swojego ulubionego padata, jak już powiedziałem to, że w wcześniejszym odcinku od tamtej pory, gdzie mówiłem, że wypolerował 20 aut, do tej pory od tamtego odcinka wypolerował około 8, może 9, czyli już mamy 30 aut na jednym padzie. Zobaczcie, jak ten pad wygląda. O, tutaj jeszcze zostało, bo oczyściłem, oczywiście futro wpadło szerzej, to został włos z futra. No ale tak wygląda pad po 30 samochodach. I mam nadzieję, że wypoleruję nim jeszcze 5. A to jest taki mój osobisty test. Chcę zobaczyć, jak to się będzie zachowywać. Oczywiście, mimo że jest gdzieś pouszczerbiany, ale to wiadomo, gdzieś tam zahaczyłem o jakąś wycieraczkę, czy jakiś element plastikowy ostry, ale powiem wam tak, ale to nie wpływa na wykończenie, pad dalej pracuje tak, jak pracował na początku. Pad zawsze musi być wilgotny przy aplikacji pasty, bo wtedy pasta na nim lepiej pracuje i lakier się mniej grzeje. Tak samo jak myjemy samochód i gdzieś mamy wycieki spod lusterka, no bo często się zdarza, że myjemy samochód, osuszymy go i od razu przechodzimy do polerowania i gdzieś ta woda zawsze spod tych lusterek, klamek czy jakichś innych elementów wypływa, no to też nie musimy jej ścierać. Wystarczy, że przejedziemy po niej padem, woda się samoistnie wetrze, odparuje, a także po prostu będzie chłodzić nam lakier. Już mamy aplikowaną pastę na wilgotnego pada, teraz przejdę jeszcze do jednej ważnej rzeczy, o której też już powiedziałem wcześniej, a mianowicie tutaj chodzi o wymianę mikrofibr, którą będzie docierana pasta. Czyli po prostu musimy zmienić, bo z większej gradacji przechodzimy teraz na mniejszą i jeżeli będziemy wycierać tą szmatką, którą wycieraliśmy wcześniej, no to też możemy zostawiać gdzieś tam rysy po pasie, która była docierana wcześniej. Zobaczcie, miłośnicy, tutaj na tą kropkę, tutaj czy tutaj, to są uszkodzenia lakieru, tutaj jest, nie wiem, tutaj było, mogła być żywica, mógłby być na przykład jakiś drobny ptasi odchód albo był większy, tylko mała taka plama została i tutaj jest wżer i jest to wżer naprawdę głęboki, jest to wżer, który wygląda w ogóle, że klar jest spękany praktycznie do podkładu, czyli to nie jesteśmy raczej w stanie usunąć przy pomocy maszyny polerskiej. Musielibyśmy tutaj wchodzić z jakimś papierkiem ściernym, później niwelować gradację, ale i tak byśmy się tego na 100% nie pozbyli, bo to jest naprawdę głębokie. Moglibyśmy tylko trochę zniwelować jego widoczność, tak samo jak w tym przypadku tutaj moglibyśmy jeszcze popracować papierkiem ściernym i tutaj może by się udało to wyprowadzić, tak samo jak i te wszystkie głębsze rysy dookoła. Jeżeli chodzi o cięcie futrem, no to nie proponowałbym jednak wycinać tego futrem, tylko na przykład przeprowadzić 3 etapy i poprawić to na średnim etapie, czyli na tym drugim zaraz po cięciu, no bo jak już wcześniej wspomniałem, jeżeli za głęboko się wetniemy futrem, no to później będziemy mieli problem, żeby to wyprowadzić. Dlatego no tutaj się skupię raczej na 2 etapach, mógłbym to jeszcze wypracowywać na przykład na Hyper Polish i na CCS-ie, tym żółtym padem, który też jest mocno tnący i też może służyć jako pad wykończeniowy, czyli to nie jest tak, że zależy jaką pastę do tego użyjemy i zależy jaki lakier będziemy obrabiać. Jest jeszcze bardzo jedna ważna rzecz w tym, co Mateusz mówi. Pamiętajcie, tak jak powiedzieliśmy wam w tym pierwszym odcinku, że najlepszą ochroną lakieru jest właśnie klar. Więc tutaj, jeżeli będziecie mocno ciąć papierem, jakieś mocne cięcie, dużo tych mikronów ścinać, nie jest to zdrowe dla lakieru, więc pamiętajcie o tym rozsądnym cięciu.
Tak samo jak mamy morkę lakierniczą, czyli to taka jakby skórka pomarańczy, która utrzymuje się na klarze. No teraz może przy tym świetle nie zobaczymy, no ale nigdy klar nie jest gładki jak lustro, nigdy lakier nie jest gładki jak lustro. Są ludzie, którzy wycinają tę morkę lakierniczą, żeby lakier był gładki, ale tak jak już Dawid wspomniał, no to jest jednak klar jest najlepszym zabezpieczeniem przed promieniami UV dla całego lakieru. Jeżeli chodzi o ścinanie morki, no to faktycznie, jeżeli są jakieś szukary i mamy jakieś auta ekskluzywne, drogie, na przykład powyżej miliona, no to faktycznie można tą morkę ścinać, tylko że pamiętajmy, że to auto jest lakierowane jeszcze pod korektę lakieru, czyli ona ma na przykład nałożone na sobie 5 warstw klaru i tam mamy z czego to ścinać. W przypadku aut, które mają po 130-140 mikronów, no to przypuśćmy, że tego klaru jest połowa z tego. 50% powłoki lakierniczej to jest klar, około 25% to jest podkład i oczywiście około 25% to jest też jest baza. Także ten klar jest najgrubszy i to właśnie dlatego on chroni. Teoretycznie mogłoby być ok, a praktycznie z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że gdzieś w obszarach tutaj, gdzie jest taśma, zobaczyłem hologramy po niedociętym, po prostu niedocięte rysy, ale to też jest spowodowane tym, że przy taśmie starają się robić to jak najszybciej, żeby też nie robić sobie tutaj tego stopnia schodu, który powstanie zaraz po tym, jak ściągnę taśmę, bo oczywiście tutaj będzie wycięte, czyli ten lakier będzie zcieniony, a w tym miejscu nie będzie cięte i ten lakier będzie grubszy. Jeden przejazd krzyżowy futrem zrobiłem i zrobiłem półtora przejazdu waflem z Hyper Polish, no i oczywiście futro Intensive Polish, czyli zrobiłem w sumie 2,5 przejazda krzyżowego, czyli taki, może jak ktoś sobie nazwać to 5 przejazdów i wycięło mi to właśnie tak jak widzieliście, na moje oko jest to około 85% rys. Mogę jeszcze się wkopać głębiej, mogę też do wykończenia użyć innego pada, który będzie mocniej ścierny, na przykład CCS-a. I wezmę następny obszar i spróbuję zrobić to CCS-em i porównamy z tym obszarem, gdzie było polerowane waflem. Musimy też pamiętać o tym, żeby równo przykleić pada, przyczepić do talerza. I po przetestowaniu dwóch arsenałów już jestem w stanie dobrać jeden, zostaję przy Hyper Polish i CCS-ie, mimo że jest to pad twardy, można nim ciąć, to zobaczcie jaki to jest paradoks, że tym padem można też wykańczać. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zależy jaki jest lakier w obróbce. Tutaj mamy lakier z 97 roku, jest to lakier naprawdę twardy i wykańczamy to padem mocno ściernym. Zrobiłem dwa testy i wybór padł jednak na CCS-a. Mój ulubiony pad Waffle jednak się do tego nie nadaje. A dlaczego? Bo jest po prostu za słaby. Przy tak twardych lakierach możemy nawet wykańczać twardymi padami. Zależny jest to od tego, jak był zrobiony pierwszy etap tnący, czyli jak został głęboko wykonany. Jeżeli jest twardy lakier i nawet ten etap mocno tnący nie był wykonany tak, żeby ściąć wszystkie rysy, to drugi etap też musi być mocny, żeby te rysy jeszcze dociąć i żeby wyrównać to, co zrobiło nam futro i ten cały mikromarin, który za sobą pozostawił. Jeżeli chodzi o ilość przejazdu przy etapie wykończeniowym, no nie jest to jakoś gdzieś bliżej określone, po prostu musimy obserwować, jak to się zachowuje. No tutaj jeżeli chodzi o Hyper Polish i opada, no może nawet CCS-em, chociaż też tutaj bym z tymi przejazdami się wstrzymywał, maksymalnie 2-3 krzyżowe, jeżeli chodzi o wykańczanie przy pomocy wafla, no to tutaj możemy tym waflem popracować, możemy sobie ten element poprawić, zależy to wszystko od naszych chęci, od tego co oczekujemy po naszej pracy, czyli od tego wycięcia, od tego wykończenia. Ja uważam, że to co teraz tutaj robimy na tym samochodzie, na tej masce, jest na pewno naprawdę 100% satysfakcjonujące, oczywiście nie biorę pod uwagę tych wszystkich wżerów, odprysków i rys, o których już wcześniej też wspominałem. Widzieliście jak to wygląda, przejdźmy teraz do polerowania całej maski i zrobimy porównanie jednej połówki i drugiej. Właśnie skończyłem korektę lakieru, taką jak zapowiedziałem wcześniej. Teraz zrywam taśmę i zobaczcie jaki jest efekt.
i mamy element gotowy. Teraz wystarczy nałożyć na ten element na przykład powłokę ceramiczną. Oczywiście trzeba go skończyć do końca i wyrównać to, co zrobił Mateusz. Cały samochód jeszcze został, ale... Jeszcze wyczyścić i odtusić, dopiero możemy startować z powłoką. Tak, do powłoki przejdziemy, bo chcemy dla Was również pokazać aplikację powłoki ceramicznej, ale to spokojnie, będziecie naśledzić na bieżąco, zobaczycie. To jest jeszcze nie koniec tej całej serii z cyklu Mocne polerowanie. Śledźcie kanał na bieżąco, to będziecie wiedzieć, co jeszcze warto ugryźć. Pewnie w przybitkach też zobaczyliście, że ta maska nie jest w idealnym stanie, ale to też, tak jak wcześniej mówiłem, wszystko usuwamy w granicach zdrowego rozsądku, biorąc pod uwagę to, że ja uważam, że na tym elemencie usunąłem około 90% rys. Jeżeli mieliśmy tych rys, na przykład, nie wiem, 100 milionów, kilkaset milionów, a zostało nam jakieś na przykład 1000, no to zobaczcie, jaki jest procent. I efekt, jeżeli w taki sposób zrobimy całą bawareczkę, ale będzie igiełeczka. Będzie to... jajeczko. No nie ma co się oszukiwać, auto jest dosyć już wiekowe, no i ten lakier nie jest w idealnym stanie. No jest oryginalny, ale nie jest idealny. Jest dużo uszczerbków na tym lakierze, jest dużo też ten lakier uszkodzony. Są punktowe uszkodzenia, są odpryski, są gdzieś tam klar odchodzi, gdzieś tam jakaś wgniotka, zgnitka, czy jakiś kawałek rdzy. No wszystko na tym ocie jest. Ale widzieliście w przybitkach, jak wygląda właśnie maska po przepolerowaniu ją dwoma etapami. To były dwa etapy i to była naprawdę mocna korekta lakieru. Usunęliśmy około 4 mikronów, 5 mikronów lakieru. Czyli zobaczcie, to jest naprawdę w granicach rozsądku. Dalej mamy fajną ochronę przed oksydacją, przed promieniami słonecznymi. Zauważcie, że można wycinać i wykańczać tym samym padem, praktycznie tą samą gradacją. Czasami zdarza się też tak, że poleruje auto, które nie wymaga jakiegoś agresywnego cięcia i poleruje je na przykład dwa razy, dwa etapy na tej samej gradacji, czyli na przykład na CCS-ie czy na waflu i używa do tego Hyper Polish, no bo też to działa. Nie jest tak, że trzeba zaczynać od nie wiadomo jak mocnego cięcia i kończyć na najniższym. No nie, no tak to nie jest. Obiecaliśmy Wam, że jeszcze pokażemy Wam porównanie innych past, pastami Optimum, jak to działa, ale to spokojnie, nie wszystko naraz, nie wszystko w jednym odcinku. Śledźcie nas na bieżąco, a na pewno będziecie wiedzieć, czym to się różni, jak to wygląda, działanie. Przede wszystkim my stawiamy na te pasty z tego względu, że jak to zauważyliście, doprowadziliśmy twardy lakier na lusterko przy tak naprawdę dwóch etapach. No tak, nie możemy tego zmieścić w jednym odcinku, bo jakbyśmy chcieli całą korektę zmieścić w jednym odcinku, to nasz odcinek trwałby tyle, co reżyserska wersja Tańczącego z Wilkami i wszystkich reżyserskich wersji Władcy Pierścieni w kupie. Także no nie jest to realne, dlatego rozbijamy to na odcinki. To nie jest ani pierwszy, ani ostatni odcinek z tego właśnie cyklu Mocne polerowanie. Ten odcinek fajnie się przyjmuje, lubicie je oglądać, no ale wiedza, którą chcemy przekazać, tak jak powiedział Mateusz, jest nie do zmieszczenia w jednym odcinku. Więc oglądajcie, ta seria będzie kontynuowana, a tymczasem... A jeszcze chciałem wspomnieć, że to jest pierwsza seria właśnie z korekty lakieru, bo mamy teraz auto z Reichu, niemieckie, a też chcielibyśmy Wam pokazać na autach innych marek, na przykład Toyoty, Lexusa, tam te lakiery naprawdę są dosyć trudne, jeżeli chodzi jeszcze szczególnie o czarne lakiery do wyprowadzenia, żeby to ładnie wyglądało, także obserwujcie nas, skończymy tą serię, na pewno znajdzie się jakieś autko, które też będziemy mogli pokazać Wam, jak je polerować. Tym bardziej, że tak jak mówię, lubicie oglądać tą serię, więc spokojnie będziemy to kontynuować, a tymczasem, teraz już mogę śmiało to powiedzieć. Stop. A jeszcze chciałbym tak na samym końcu wspomnieć, że pamiętacie o naszej firmie Detailing Burz i pamiętacie o tym, że znajdujemy się we Wrocławiu na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 10. Tutaj wasze auta zabezpieczymy, wypolerujemy, okleimy. Dobra, teraz mnie już nie przerywaj, bo ja chcę przekazać też coś bardzo ważnego, bo... A jeszcze jedno. Nie, pamiętajcie, no Mateusz, czwarty raz. Pamiętajcie o naszych social mediach, o Facebooku, Instagramie. Tak, pamiętajcie. Tutaj mamy i teraz co chciałeś powiedzieć? A, jeszcze pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuk w górę, subskrybować nasz kanał i oglądajcie nas w następnym odcinku. Cześć! Cześć! Nie jest jakoś tak blisko określona ilość tych przejazdów. O, maszyna mi zaraz spadnie, ale by były jakby Zentor się rozwalił.